Witam wszystkich. Nazywam się Piotr Zdejuk, jestem architektem systemu. Pracuję do lata w 14 latach zajmę. Aktualnie zarządzam kompa zespołami. Jednym z zajmujących się badaniem oprogramowania tego systemu sprzedaży, a drugi zespół buduje aplikację wsparcia zarządzania towarem w salonie. W tej prezentacji dzisiaj chciałbym Wam pokazać pewien bardzo fajny, ciekawy projekt. Nie tyle będzie o jakichś tam technologiach, których używam, nasz mówi też, ale chciałbym Wam pokazać jakby cały projekt, po co to robimy i jak to robimy. Więc już wiecie, że BBB to są marki, które mamy z tego pomarszu i zet. Przejdźmy dalej. BBB, sprzedając ubrania, jak wiecie. Jednym z pytań, jakie sobie zadajemy, to zrobić, aby klient kupił interesujący beton. I teraz, żeby to zadziałało, musimy mieć oczywiście atrakcyjne kolekcje, wiele jeszcze innych rzeczy, ale ze strony IT wspieramy też zarządzanie towarem, czyli jest bardzo wiele procesów, które muszą się zdarzyć w sklepie, o których może sobie nie zdajecie sprawy, bo to jest sporo ze sklepu, widzicie. Ubrania, plus idziecie do kasy, płacicie i wychodzicie, a jest jeszcze bardzo wiele procesów, które się dzieją po to, żebyście znaleźli to, czego szukacie sobie. No i teraz, żeby wspierać ten proces, teraz o nim opowiem, co to jest. Wdrożyliśmy smartfony i tablety. Używamy smartfonów do zarządzania towarem, znaczy do wyświetlania informacji, szlaki informacji oraz do realizacji różnych procesów. Jedna z głównych funkcjonalności polega na tym, że skanujemy kod kreskowy i wtedy wyświetla nam się jakaś informacja na temat towaru. Drugi taki nasz produkt to jest tablet, który służy do raportów przede wszystkim. No i tutaj jest ta lista wszystkich procesów, które się dzieją w salonie, jest ich bardzo dużo. Z głównym ekranem, który pierwszy powstał w tej aplikacji, to jest rozwiązanie cen, stanu zapasu. Replenishment to jest taki proces, który polega na wyciąganiu towaru z zaplecza, który jest dość skomplikowany. Nie jest tak, że pracownicy wiedzą od razu, co wynieśli, to jest tak cała duża procedura. I też używamy aplikacji tego, żeby nam powiedziała, jakie rozmiary powiesić, żeby były jak najbardziej optymalnie. Następną jest rzeczą price change. Naszych pracownicy często zostają na noc, żeby przetrzeć towar. Czyli w trakcie przeceny mają czas do rana, do godziny 9, żeby te ceny zmienić, jak są w sprzedaży. Inwentaryzacja oczywiście. Muszą być zadać stany magazynowe. Przyjęcie dostaw też nie jest łatwe, bo wpływie przychodzi dostawę rano i o 6 na przykład jest 300 kartonów, to trzeba wyjąć, rozpakować i trzeba to zrobić do 9, więc to też jest wyzwanie dla pracowników. Przejdźmy dalej. Na początek pokażę Wam kilka z tych wybranych funkcjonalności, żebyście zobaczyli, jak je można optymalizować za pomocą urządzeń mobilnych. Pro, to jest taka najczęściej używana funkcjonalność w salonach, czyli sprawdzanie, jaka cena jest aktualna i jaka będzie następnego dnia. I za pomocą tej informacji pracownicy są w stanie bardzo szybko przecenić ileś tam set tysięcy towaru i wystarcza im noc na to. To jest jedna rzecz. Następną ciekawą funkcjonalnością, możliwość, że się z tym spotkaliście, jest to sprawdzanie stanu zapasów w sąsiednich sklepach. Jeżeli szukacie swetra, jest tylko na przykład L, nie ma XL-ki, to pracownik podchodzi do Was ze smartfonem, pytacie go, czy jest gdzieś w jakimś sklepie ta XL-ka i on bardzo szybko może pokazać, że w e-commerce jest, tak, lub w jakichś tam pobliskich sklepach i wtedy możecie się udać i kupić sobie tą XL-kę. Następną rzeczą przyjęcie dostaw. Tutaj w ogóle bardzo zoptymalizowaliśmy ten proces. Kiedyś trzeba było kartony, które są na sali sprzedaży, przenieść na zaplecze. Zaplecza są wąskie, trzeba było na komputerze stacjonarnym używać skanera, wprowadzić
ten towar do systemu, a teraz bardzo szybko smartfonem skanujemy tylko kody kreskowe z kartonów i jeden przycisk ciach i mamy wprowadzone na stan systemu. Zamówienia z e-commerce, to jest rzecz, nad którą pracujemy. To będzie bardzo fajne w sytuacji, gdy nasz swetrek na przykład nie ma go, nie ma XL-ki, czy tam XL-ki nie ma w sklepie, nie ma też w pobliskich sklepach. No i wtedy pracownik zaproponuje wam od razu, ja mogę wam zamówić w e-commerce. Podajecie dane, gdzie wybieracie, gdzie ma być dostawa tego towaru, czy do domu, czy odbiór w sklepie i wtedy bardzo szybko możemy od razu ten towar zamówić z e-commerce. Następną rzeczą, o tym już wspominałem, mamy ten ekran, gdzie widzimy przeceny. I teraz, jeżeli jest wyprzedaż, klikamy wyprzedaż, trzeba przecenić towar, to klikamy sobie i drukujemy etykiety na takich małych mobilnych drukarkach. To jest następna rzecz, którą wdrożyliśmy. Smartfony komunikują się z drukarką poprzez Bluetooth. To nam pozwala w sytuacji, gdy na przykład alternatywą do takiego połączenia smartfona z drukarką byłoby na przykład Wi-Fi. Możecie się zapytać, czemu nie przez Wi-Fi, ale w sytuacji, gdzie obsługa sklepu jest umówiona na noc, na przykład wypadło Wi-Fi, to będzie zrobić przecenę i wtedy następnego dnia byłoby katastrofa. Bluetooth zawsze przeważnie działa. Może się popsuć jedna taka para, ale w sklepie mają więcej urządzeń, więc nad takimi rzeczami się zastanawialiśmy w tym projekcie. No i dzięki urządzeniom mobilnym mamy teraz takie ładne etykiety, na których od razu na przykład mówimy, że procent czy ceny to jest tam, znaczy ta rzecz została przeceniona o 46%, a wcześniej tego nie było. Wcześniej były takie ręczne metkownice, trzeba było ustawiać ręcznie tą cenę, zmieniać i pracownik musiał wiedzieć, w ogóle chodził z kartką i patrzył, co ile kosztuje i na tej podstawie zmieniał. Więc tutaj bardzo dużą optymalizację zrobiliśmy w tym obszarze. Wracając, w ogóle skąd ten projekt się w ogóle wziął? Bo u nas często w firmach jest tak, że prezes sobie coś wymyśla, później dyrektorzy przekazują swoim pracownikom pomysł i oni to realizują. A u nas wyszło to jakby oddolnie. Okazało się, że mieliśmy w ogóle wcześniej, dawno temu, mieliśmy takie urządzenia. To są dedykowane bantopy, takie jak mamy w kinach na przykład przy biletach. Jak wchodzimy do kina, to bilety są skanowane takimi właśnie dedykowanymi urządzeniami i one mają tam system operacyjny Windows jakiś stary. O, tutaj mamy Motorola TC55 i ona miała 64 MB RAM-u i kosztowała 4500 zł. Głównym problemem było to, że jak załadowaliśmy plik tekstowy z cenami przy naszym wolumenie towaru, który jest bardzo duży, to po prostu brakowało pamięci i to urządzenie było drogie i nie można było go wykorzystywać, bo brakowało nam pamięci. Stwierdziliśmy, że trzeba coś wymyślić. Tutaj mieliśmy tylko i wyłącznie funkcjonalność sprawdzania cen, poza tym ten ekran, jak widzicie, był strasznie brzydki, w ogóle nikt tego nie lubił, jak to jest z Windowsem mobilnym wtedy. No i myśleliśmy, że trzeba, możliwe, że wystarczą zwykły smartfon do tego, a nie takie urządzenie przemysłowe. Znaleźliśmy smartfon, szukaliśmy wielu smartfonów, o czym zaraz powiem, ale smartfon dał nam to, że w Androidzie, nauczyliśmy się wytwarzać aplikacje w Androidzie, bo jest wiele łatwiej niż na Windowsie. I się okazało, że z takiej wszystkiej aplikacji możemy zrobić ładną, tak? Możemy zrobić ładną aplikację i to nam otworzyło drogę, to, że używamy zwykłych smartfonów, które są tańsze, otworzyło nam w ogóle drogę do zrealizowania tych funkcjonalności, o których wam wcześniej opowiadałem. No i teraz parę słów o architekturze. Jak to jest skonstruowane? Pierwszym z głównych naszych problemów jest zarządzanie tą aplikacją. Ta aplikacja pracuje w wielu krajach w Europie. Teraz jest wiele aspektów, z którymi musimy sobie poradzić poprzez zarządzanie, monitoring. Wysyłamy gdzieś smartfon, musimy widzieć, czy ktoś ich używa, czy one działają, czy się nie gubią. Więc w związku, zaraz opowiem o monitoringu, najpierw jeszcze sieci. Jest to w ogóle dużym wyzwaniem było zbudowanie sieci. Tak naprawdę to jest, mamy 2744 zdalnie zarządzane punkty dostępowe. To jest wszystko jedna sieć
Sejmurowie, czyli taki, nie wiem, czy na lotniskach tak, takie duże sieci występują, chyba nie. No i przez tą sieć Wi-Fi możemy, kiedyś mieliśmy w tych Motorola'ach, które wam pokazywałem wcześniej, były wysyłane pliki przez FTP, a dzięki zbudowaniu sieci i użyciu smartfonów mamy możliwość budowy aplikacji, która pracuje w architekturze Linien Server. Tutaj jest taki zarys architektury. Mamy po stronie backendu używamy bazy Oracle, mamy hurtownię Business Intelligence. Tutaj mamy jeszcze jakieś poboczne aplikacje. PDM to jest nasza aplikacja, która wystawia nam zdjęcia do aplikacji mobilnej. No i jak widzicie, mamy tutaj App Server Wi-Fi, czyli stary JBoss. Nie wiem, czy znacie. JBossa, Wi-Fi. Oczywiście standardowo mamy kontroler domeny, slave, czyli dwa nody. Jako load balancer wybraliśmy Apache. Tomek popraw, bo jest ze mną, nie przedstawiłem. Tomek, który jest senior Java developerem. Jak będziecie zadawać trudne pytania, ja nie będę umiał odpowiedzieć, to jest Tomek. Mamy Apache daje moduł, taki dedykowany moduł do Wi-Fi, że po prostu współpracuje i wtedy bardzo łatwo możemy dokładać dodatkowe nody w razie potrzeby. Teraz ten backend, czyli web serwisy, używamy web serwisów restowych i one się, aplikacja komunikuje się poprzez web serwisy restowe. Mamy tutaj tą naszą sieć Ubiquiti, akurat zastosowaliśmy sieć Wi-Fi, mamy firewalla w postaci checkpointa, który się autoryzuje przez Radiusa. Ta sieć w ogóle jest tak zabezpieczona, że to nie jest, że znamy hasło i możemy się do niej dostać, tylko mamy ją w taki sposób zabezpieczony, że trudno jest w ogóle podłączać inne urządzenia niż te nasze dedykowane, więc jest super bezpieczna. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o architekturę. Czyli jest jakby prosta, tak? Używamy najprostszych web serwisów do tego, żeby wyświetlać dane. To już o tym powiedziałem. Tutaj nie używamy Springa, używamy Java standardowej, Java EE. Tak, używamy Hibernate'a. No i Swaggera, czyli standardy tak naprawdę. Nie używamy jakichś dziwnych, niepotrzebnych technologii, robimy wszystko najprościej, jak się da. Używamy tak też Dockera, dlatego, żeby szybko odstawiać te środowiska. Jeżeli chodzi o drugą stronę Androida, to jest to bardziej skomplikowane, bo jak pewnie wiecie, Android bardzo szybko się rozwija, powstaje wiele bibliotek, których można używać. W naszym projekcie spotkaliśmy się z czymś takim, że używaliśmy pewnych bibliotek, później się okazało, że jednak są inne lepsze i tak naprawdę cały czas w trakcie tego projektu trwa już 2,5 roku i cały czas się uczymy. Retrofit to jest bardzo fajna biblioteka, którą używamy po stronie klienta do obsługi serwisów restowych, tak? OKHTTP to jest jakby część tego retrofita. Mamy jeszcze szereg innych technologii. W zespole nie narzucamy żadnych z tych bibliotek. Deweloperzy mogą używać czego chcą, tylko właśnie fajne jest to, że ufamy deweloperom, bo oni są na bieżąco w temacie i zawsze stosują, nie ma tak, że stosujemy tylko jednej technologii, bo tak i koniec, tylko do każdego ekranu, do każdego modułu staramy się użyć najlepszych bibliotek. Jedną z funkcjonalności jest wysyłka towaru. Na tym teraz pracujemy, czyli teraz mamy zimę, będzie wiosna, to cały towar zimowy trzeba ze sklepu wysłać do magazynu, a wchodzi nowa kolekcja wiosenna. I w tym czasie jest bardzo dużo wysyłek, transferów. I oczywiście to nie jest tak, że sam pakuje wszystkie rzeczy, wysyła do magazynu, tylko robi to stopniowo. I teraz jak to powiedzieć pracownikom, żeby spakowali ileś tam kurtek, ileś tam spodni, żeby je znaleźli. Do tego zastosowaliśmy oczywiście następny moduł naszej aplikacji. I jest noc znowu,
wchodzi 5-10 pracowników i ma znaleźć wszystkie kurtki. Teraz jak to zrobić, żeby oni musieli znaleźć na przykład 100 kurtek i żeby to zrobili równolegle i żeby zrobili od razu z tego dokument, który ładują do systemu. To było dla nas, zastanawialiśmy jak to zrobić, żeby można było pracować równolegle na wielu smartfonach. Używamy do tego serwera REM. Nie wiem, czy używaliście kiedyś, czy znacie czy takie coś? Nie widzieliście? To jest bardzo fajne, bo ten serwer załatwia wiele rzeczy, które trzeba było napisać samemu. Tomek, przypomnij proszę, jak się nazywa w Androidzie taka metoda synchronizacji? Syncadapter właśnie, czy też znacie coś takiego. To ten serwer jakby zapewnia taką komunikację, że bardzo łatwo udało nam się zaimplementować, jeżeli tutaj klikamy i zbieramy towar do koszyka, to od razu na drugim smartfonie w tym samym momencie tam sokety działają i te dane po prostu latają pomiędzy dwoma smartfonami. I teraz tak. Mamy nasze smartfony, mamy naszą aplikację. Jak to zrobić, żeby wiadomo, że działa ITS w centrali, w sklepach nie ma informatyków. Jak to zrobić, żeby wysłać nowe smartfony, wiadomo, że one się psują. Jest otwarcie sklepu, jak to zrobić, żeby pracownik wziął smartfon, żeby on działał, żeby tam była aplikacja i żeby był skonfigurowany i podłączony do sieci Wi-Fi, która jest tak zabezpieczona, że nikt tego nie umie zrobić. Więc stworzyliśmy aplikację, która jest zainstalowana na komputerach na zapleczu. I ta aplikacja nam załatwia całą konfigurację smartfona i instalację aplikacji. Normalnie użytkownicy, tak jak wy macie smartfony w kieszeniach i chcecie pobrać jakąś aplikację, to używacie sklepu, prawda? My nie możemy otworzyć się na internet, bo mamy sieć zamkniętą ze względu na bezpieczeństwo, więc wymyśliliśmy sobie naszą autorską aplikację i pracownik dostaje goły smartfon, podłącza go kabelkiem, klika i ma całą aplikację, ustawienia i cała konfiguracja Wi-Fi jest wgrana, wgrywa się tam certyfikat i aplikacja po 3 sekundach jest gotowa do pracy, jest podłączona do sieci, więc to wydaje się, że wystarczy napisać aplikację, ale dużym problemem jest jak to robić, gdzie w salonie ciągle się niszczą smartfony, trzeba wysłać nowe i teraz musiałby za każdym razem jeździć po całym świecie, tak jak widzieliście, mam informatyk, podłączać, instalować, jest to w ogóle niewykonalne, więc zrobiliśmy taki system, który załatwił to sam. No i teraz, jak już wysłaliśmy tam 5 czy 6 tysięcy smartfonów, to musimy wiedzieć, czy one nie znikają gdzieś w Rosji na przykład, to się zdarza często. Następną rzeczą, jaką zrobiliśmy, to monitoring. Monitorujemy każdego smartfona, wiemy dokładnie, kiedy został włączony, wyłączony, wiemy, czy go pracownicy używają, czy nie. Następną rzeczą jest to, że na przykład dział handlowy w LPP chce dużo smartfonów, tak? A my mówimy, że jednak wam tyle nie potrzeba i żeby to udowodnić, pokazujemy, w jaki sposób pracownicy używają tego smartfona. Update Manager to jest następna ważna rzecz. Jeżeli używamy internetu, tak, to my ściągamy sobie z internetu aplikację i nie martwimy się o przepustowość łącza, a jak my mamy naszą aplikację w centrali, mamy ją wysłać do iluś tysięcy sklepów, to żeby nam nie zapchało naszego łącza, to musimy to zrobić w sprytny sposób, więc wymyśliliśmy, mamy taki system do aktualizacji aplikacji, który bada nasze łącze w zależności od przepustowości, pozwala partiami tą aplikację deployować w różnych miejscach, w różnych krajach. I to też mamy coś takiego i dodatkowo możemy, jak wypuszczamy nowe funkcjonalności, to instalujemy najpierw w jednym sklepie, później w 5, patrzymy czy działa, w 10 i też ten system nam to załatwia automatycznie, musimy tego robić. Oczywiście używamy Jenkinsa, jak widzicie, do ciągu integracji. No i teraz właśnie, budujemy taką aplikację, mamy wiele funkcjonalności. Skąd wiedzieć, czy to, co robimy, jest dobre, czy biznes tego używa? Wiadomo, że nie przejedziemy się po całej Europie, nie popytamy pracowników, czy to działa. Bo oczywiście mamy dział handlowy, mamy kierowników regionalnych, oni nam przekazują jakieś informacje. Jak wiadomo, jeżeli nie pracuje się biznesem w jednym pokoju, to te informacje gdzieś mogą znikać albo być nieprawidłowe. Bardzo ważne w takim projekcie, żeby ten projekt był dobry, ważny jest monitoring.
żeby projekt odbył sukces. No i teraz zbieramy metryki, używamy StatsSE po stronie serwera, który zbiera metryki w określonych interwałach czasowych. Używamy takich rzeczy jak Graphite do przechowywania metryk, tak? Oraz też Logstasha do przekazywania logów. Tutaj widzicie na wykresie mamy tak, StatsD, Logstash, Crash Report, to jest Acra, to jest taki moduł, o którym zaraz powiem w Androidzie, bardzo fajny, znaczy do zaimplementowania w aplikacjach mobilnych. No i te dane spływają, trzymamy w bazach Graphite, Elasticsearch, później prezentujemy na Grafanie albo analizujemy dane za pomocą Kibany. No i tutaj właśnie jest taki przykład. Jak widzicie, tutaj mamy 7700 aktywnych smartfonów. Tutaj mamy jeszcze monitoring drukarek. My dokładnie widzimy, jakich funkcjonalności, w jakim czasie sklep używa. I teraz na przykład biznes nam mówi, zróbcie nam modyfikacje w dostawach, bo to jest dla nas ważne. A my mówimy, nie, słuchajcie, dla was są ważne te, bo my widzimy, że tego używacie. Więc mimo tego, że ludzie, którzy używają tej aplikacji, oni są odsiani po całym świecie, oni mogą różne rzeczy mówić, to my w jednym miejscu dokładnie wiemy, co oni robią, jak tego używają. Badamy także odpowiedzi po stronie klienta, jeżeli jakiś sklep mówi, że nam coś wolno działa, a my widzimy po stronie serwera, że są odpowiedzi są ok, ale tutaj widzimy po stronie klienta, że jednak coś instalowanie nie działa i od razu porównując dwa wykresy wiemy, że problem leży w łączu sobie, a nie na serwerze. O, następną ciekawą rzeczą jest używanie drukarek. Wiemy dokładnie, ile tych drukarek mobilnych do przecen, ile w jakim czasie sklepy, w jakim czasie używają, czy używają razem, czy nie. Te drukarki są dość drogie. Więc tutaj musieliśmy bardzo postawić na monitoring, żeby przekonać się, ile tych drukarek kupić, bo to jest kwestia milionów, tak? Czy wydać kilka milionów tam, czy w tom. Więc monitoring na pilocie załatwił nam to, czy rzeczywiście sklepy potrzebują tyle drukarek. No i tutaj właśnie widzimy przykład realny. 23 października o godzinie 12.30 wiemy, że tyle drukarek jednocześnie było używanych do drukowania etykiet. No i teraz bardzo ważną rzeczą, mamy wiele ekranów, wiele modułów. Te ceny, do przeceny pojawiają się w wielu różnych procesach. I teraz jak to zrobić, żeby pracownik najbardziej optymalnie robił te przeceny? Bo wiadomo, że brakuje nam nocy. Dlatego monitorujemy i wiemy, z jakich modułów najczęściej są te etykiety drukowane. Na przykład patrzymy, że jakiś sklep zupełnie używa na przykład najczęściej tego modułu i mówimy, zaraz, coś jest nie tak. Do tej przeceny powinniście używać innego modułu, więc informujemy kierowników regionalnym, słuchajcie, zróbcie szkolenie w tych sklepach, bo oni robią coś nie tak. Więc to ten monitoring nam daje to, że ta aplikacja może być wykorzystywana maksymalnie, to co ona daje, żeby pracownicy z tego korzystali. Acra to jest takie narzędzie, które zaimplementowaliśmy w aplikacji mobilnej. Wszelakie crashy aplikacji, jeżeli się pojawią, od razu lądują u nas w monitoringu i widzimy dokładnie, mamy cały stack, tak widzimy, jeżeli coś się popsuje, to my od razu znamy cały stan smartfona i dokładnie wiemy, w jakiej funkcji coś nie działa. I to od razu mamy, nie musimy gdzieś tam się logować zdalnie na smartfona, czy czekać, aż pracownicy nam o tym powiedzą. Nie powiedzą, bo nie mają czasu oczywiście, bo jest kolejka przy kasie, tylko od razu wiemy i potrafimy szybciej reagować. Następną ważną rzeczą, którą mamy w tym projekcie, są testy automatyczne, bo stawiamy bardzo na jakość tej aplikacji, więc żeby nie przeklikiwać się wielokrotnie, mamy cały laboratorium do testów automatycznych. Ta aplikacja sama się testuje, skanuje z ekranu kody kreskowe i sprawdzę, czy te dane, które się wyświetlają w aplikacji, czy one są prawdziwe, bo to jest ważne, jak ktoś pracuje, jakiś pracownik się pomylił i przecenił cały sklep taniej, to byście kupili taniej rzeczy, a później nas zapytano, dlaczego sklep sprzedał coś za 10 zł, a nie za 50, więc to byłby duży problem. Więc dbamy o takie rzeczy przez testy automatyczne.
No i teraz tak, mamy te wszystkie funkcjonalności, no ale dlaczego to urządzenie Motorola kosztowało 4,5 tysiąca, a smartfon jest tani? I teraz dlaczego tam to jest takie drogie? Tak? Dlatego, że Motorola ma laserowy czytnik i bardzo szybko skanuje kody kreskowe, a my używamy smartfona. I teraz jak to zrobić, żeby smartfon skanował tak szybko aparatem fotograficznym te kody kreskowe? No i robiliśmy testy, wybieraliśmy różne, testowaliśmy różne smartfony i okazało się, że są biblioteki gotowe, które nam rozwiązują problem skanowania. Znaleźliśmy bibliotekę, jest tak Scandi, taka biblioteka, i ona potrafi zeskanować kod kreskowy jeszcze zanim zostanie wyostrzony przez aparat, więc to nam pozwoliło ostatecznie. Nasza aplikacja, zwykły smartfon plus takie obudowy, jak tutaj widzicie, które kosztują 30 zł czy nawet 15, ale nie wiem, pozwoliło nam dać dedykowane urządzenie, narzędzie do pracy, do zarządzania towarem w salonach. No i oczywiście UI versus UX. Dbamy w naszej aplikacji o to, żeby ona była czytelna. Przyjęliśmy sobie punkt wyjścia, tak? Kilka kolorów. Kilka ikonów, które są identyczne w całej aplikacji, przez to znaczy staramy się ją teraz zmieniać, bo wcześniej była brzydka, teraz będzie wyglądała tak, i teraz wiemy, że jak zielone to jest dobrze, czerwone to jest źle, biało, cena to zawsze jest na biało, czyli o to trzeba dbać, bo to jest mała granica między tym, że pracownicy używają tej aplikacji, że mówią, że jest fajna, a mówią, że jest niefajna. Wystarczy czasem zmienić kolory i nagle ta aplikacja będzie używana w 100%. I teraz następną rzeczą, jaką robimy teraz w BBP, to jest, nie wiem, takie pojęcie Internet of Things, nie wiem, pewnie znacie, słyszeliście, czyli Internet Rzeczy. My mówimy że wdrażamy teraz RFID, czyli do tej pory skanowaliśmy towar, kody kreskowe smartfonem, a teraz będziemy całą ścianę skanować przy pomocy RFID. RFID to jest, nie wiem, czy wiecie, pewnie większość z was zazwyczaj macie w swoich portfelach, czyli karty płatnicze, mają RFID, jak przykładacie. Tak samo my będziemy potrafili teraz zeskanować całą partię towaru, przejeżdżając jednym urządzeniem. No tak, no i RFID to jest też częścią, tak? Internet of Things jest RFID, bo RFID to jest jakby kawałek technologii zaszyty w milionach naszych ciuchów, czyli mamy taką tak naprawdę, pobudzając te układy, możemy powiedzieć, że w jednym momencie mamy wszędzie, tak, wszędzie wszystkie ciuchy są połączone i my dokładnie wiemy, gdzie one są. Tak, no i co z naszą aplikacją się stało? Strzeliliśmy w kosmos. Znaczy, tworząc takie rozwiązania, tak myślimy, tak, że nie mamy ograniczeń, bo ten cały projekt tak naprawdę powstał przez to, że my cały czas na spotkaniach gdzieś tam z zarządem pokazywaliśmy, zainstalujmy Wi-Fi. Będziemy mogli robić serwisy, no ale nie, bo Wi-Fi to dużo kosztuje w tysiącach sklepów, ale i tak udało się w końcu zrobić taki projekt. No, ta aplikacja nie trafiła na Księżyc jeszcze, ale trafiła na przykład do sklepu w Londynie, który ostatnio tworzyliśmy, i no i możemy powiedzieć, że ta pani się cieszy, tak uśmiecha, znalazła te ciuchy dzięki naszej aplikacji. Pośrednio, ale no tak jest. Dziękuję bardzo. Macie jeszcze jakieś pytania? Może jakieś techniczne jeszcze pytania związane z aplikacją? Ten projekt jest w ogóle bardzo duży, czasu jest mało, nawet widzę, że przekroczyłem trochę czasu, ale... Nie, spokojnie. Wiem, że Piotr się uzbroił, gdzieś się przyszedł z kolegą, także możecie się pytać o różne rzeczy i ciekawości techniczne też. Ja mogę mówić bez mikrofonu. Kiedy ten projekt na swój załącznik? Kiedy to zaczęliście robić? W czasie to było dziś 2,5 roku temu. A pytasz o czas, czy... Pytam, no kiedy zaczęliście, bo patrząc na wybór technologii, zwłaszcza serwerowe, one są dość przestarzałe. Zastanawiam się... A czemu przestarzałe? Jakie są lepsze?
Jakie są nowsze? Korzystanie z Java, tych JSF-ów, to już są technologie, przy których będzie ciężko prawdopodobnie znaleźć pracownika, który będzie to robił z przyjemnością. A jeżeli mamy w IT 50-60 osób, i które to umieją, to właśnie jest. Tak, to teraz umieją, a te osoby zazwyczaj w tym momencie, jak już to umieją, to prawdopodobnie będą się kontaktować na albo jakiegoś lidera, który już będzie odchodził od technologii, albo na menedżera. A obecnie będzie ciężko znaleźć takie osoby, które to znają, a będą miały to utrzymać te swoje lata, bo projekt widzę, że jest tak, z mojego punktu widzenia jest ambitny i przyszłościowy. Tak. Tylko dziwię się, czemu technologie sobie przestarzały, no to będzie zmieniać. Nie, przestarzały to może nie są, ale to jest część serwisów. My tą aplikację integrujemy z wieloma różnymi innymi aplikacjami, na przykład używamy też do różnych mikroserwisów Springa, czyli nie zatrzymamy się na to, bo może tak powiedziałem, że Androidowi pozwalamy, a od strony backendowej nie, ale to nam działa i nie chcemy tego zmieniać. Ale na przykład już był taki pomysł, że gdzieś tam stawiamy małe usługi, na przykład Springu możemy to zrobić, nie? Więc... Znaczy nie wiem o tym Springa, on daje dużo, a też dużo odbiera. Ale ten JSF, to operują teraz technologie produktowe, to tak średnio. Tak, ale ten JSF został użyty tylko do jednej tabeli. Żeby szybko zrobić aplikację, w której pokażemy dane i zrobimy przycisk. I to tyle. Nie wiem, czemu mi to tak nie pasuje, bo jak sobie pomyślę szybko zrobić coś, na przykład na jakimś hackathonie, gdzie mam dobę, to tak JSF-a chyba by nikt nie użył, a osiągnęliby pewnie ten sam cel i to wiele czystszym porem, nie? No ale to zgadza się, ale to akurat taką technologię wybraliśmy. Ja tylko zadałem pytanie czemu, nie? Więc odpowiedź dostałem. To było tak, że akurat programiści, którzy których mieliśmy, akurat wybrali tą technologię, żeby zrobić. I tak uznaliśmy, że jedna tabelka, gdzie mamy tylko monitoring, gdzie mamy ten przycisk do blokowania smartfonów, to wystarczy, więc tak naprawdę. To można by dyskutować, nie? O technologii. A to ja myślę, że Piotr zostanie z nami, także na koniec będzie jak zwykle pizza, także będzie można przy pizzy i piwie jeszcze porozmawiać. Jeszcze pytanie gdzieś tu było, jakieś? Ja w skutku mówię, to może robię technologicznie. Macie problemu z tym, jak chcecie pracować, tak? No, każdy może Tak, znaczy to jest tak, że ten projekt powstał w ten sposób, że na początku była jedna osoba, później dwie i miały zrobić dwa proste ekrany. Później się okazało, że budujemy jeszcze coś, jeszcze jedną funkcjonalność i następną. Ale integracji między funkcjonalnościami wykorzystujemy po prostu w bibliotekach, tam gdzie na przykład mamy jakieś skomplikowane listy, to używamy jednej technologii. Później drugi. Wiadomo, że teraz mamy taki problem, że mamy już wiele, mamy ten kod, tak jak mówicie, nie, że już jest na tyle się rozwijał i gdzieś mamy w jeden sposób coś zrobione. Później drugi. Wiadomo, że gdzieś tam cały czas refaktorujemy ten kod. Tylko nie zaszywamy się na tym, że kiedyś zaczęliśmy budować dwa ekrany w ten sposób i już robimy tak dalej, a różne fajne powstają biblioteki, które nam załatwiają różne rzeczy. Nie, stosujemy te biblioteki, a później refaktorujemy pod te poprzednie ekrany, robimy refaktor, tak żeby cały czas, żeby się nie zaszyć, tak? To o to chodziło. I na tym na razie poprzestajmy. Dziękujemy Piotrowi oklaskami jeszcze raz.